7 lat Suzuki Grand Vitara czekała na zmiany. Ksenonowe reflektory, poziome ożebrowanie wlotu powietrza do chłodnicy i bardziej masywny zderzak to największe stylistyczne szaleństwo japońskiego SUV-a. Reszta okraszona już znaną prostotą, ale może właśnie w tym tkwi siła tego samochodu. Zobaczmy teraz, jak Japończycy rozumieją ascetyzm w środku. Trzyramienna kierownica, bez zbędnych guzików, łatwo się na niej odnaleźć. Zegary czytelne, bez żadnych dyskotekowych światełek. Bardzo wygodne fotele i tylko ten sprzęt multimedialny firmy Kenwood nie pasuje do tej prostoty. Trudno mówić o jego intuicyjnej obsłudze. Korzystanie z jego funkcji może przyprawić nas o palpitację serca. Testowanego modelu znalazła się benzynowa jednostka o pojemności 2,4 litra i podwyższonej mocy do 169 koni mechanicznych. To zestawienie z 5-stopniową manualną skrzynią biegów na początku przeraża, ale po chwili docenicie elastyczność tego benzynowego silnika. Grand Vitara pokochacie jeszcze za możliwość korzystania ze stałego napędu na obie osie. Sprawdził się w zimowych warunkach. Gdy wszyscy stali w miejscu, ja jechałem z dumnie podniesioną głową. Ten dojrzały Japończyk nadal ma szansę na to, by zdobywać sobie zwolenników dojeżdżających do swoich posiadłości po nieutwardzonych szlakach do pracy w mieście i na wypad z podczepioną łodzią. Nie groźne mu żadne warunki drogowe.